Witajcie na kanale DynaMotion w kolejnym odcinku serii PackDrive Tips. Dzisiaj dowiecie się, co oznaczają poszczególne stany diod LED w kontrolerach serii PackDrive 3 LMC Pro i Pro 2. Na przednim panelu kontrolera, obok wyświetlacza, znajdują się trzy diody: Power, Watchdog i Error. Dodatkowo przy każdym gnieździe LAN są dwie diody informujące o statusie komunikacji, a pomiędzy nimi dioda Sercos-3. Dioda Power informuje o stanie napięcia sterującego. Zaświecona dioda świadczy o prawidłowym zasileniu kontrolera. Miganie diody oznacza, że kontroler wykorzystuje zasilanie z akumulatora UPS. Aktywna dioda watchdog świadczy o fazie inicjalizacji kontrolera, jeśli został on właśnie uruchomiony, lub o wystąpieniu nieodwracalnego błędu w czasie pracy, przez co wymagane jest jego zresetowanie. W wypadku wystąpienia takiego błędu, przed zaświeceniem diody watchdog, działanie kontrolera zostaje automatycznie zatrzymane, oraz następuje reset modułów opcjonalnych oraz wyjść cyfrowych i analogowych. Dioda error informuje o wystąpieniu innych błędów. Włączona na stałe świadczy o wystąpieniu błędu podczas uruchamiania kontrolera. Wolne miganie z częstotliwością 1,7 Hz oznacza błąd klasy 3 i czwartej. Szybkie miganie z częstotliwością 10 Hz oznacza, że proces uruchamiania kontrolera zakończył się niepowodzeniem. Naprzemienne, szybkie i wolne miganie to informacja, że pobrany przy użyciu serkos firmware jest aktywny lub że kontroler jest w fazie inicjalizacji. W przypadku inicjalizacji, dioda powinna wyłączyć się po załadowaniu systemu operacyjnego, konfiguracji i parametrów użytkownika oraz po załadowaniu i pomyślnym uruchomieniu programu sterującego. Dioda Serkos 3 informuje o stanie i fazie komunikacji Serkos. Może świecić w trzech kolorach: na pomarańczowo, zielono i czerwono. Kolor pomarańczowy oznacza brak komunikacji lub że komunikacja jest w fazie inicjalizacji, a zielony poprawne nawiązanie komunikacji. Kolor czerwony świadczy o wystąpieniu błędu komunikacji. Oprócz diody Sercos-3, przy obu gniazdach Sercos znajdują się dwie diody. Aktywna dioda zielona wskazuje na transfer danych, a żółta na nawiązanie komunikacji. O statusie komunikacji Ethernet informują dwie diody: zielona i żółta w kontrolerach LMC Pro oraz zielona, górna i zielono-żółta dolna w kontrolerach LMC Pro 2. W kontrolerach LMC-PRO aktywna dioda zielona oznacza nawiązanie połączenia, a migająca transmisję danych. Stan diody żółtej informuje o prędkości transmisji danych. Włączona dioda żółta to 100 megabitów na sekundę, a wyłączona 10 megabitów na sekundę. W przypadku kontrolerów LMC-PRO2 aktywna dioda zielona oznacza nawiązanie połączenia. Dioda zielono-żółta przekazuje informacje o transmisji danych. Wyłączona oznacza brak transmisji danych, migająca na zielono transmisję z prędkością 1 gigabitu na sekundę, a migająca na żółto transmisję z prędkością 10 lub 100 megabitów na sekundę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, co oznaczają poszczególne stany diod LED, w kontrolerach z serii Packdrive 3 LMC Eco.